Szofar jest to róg barani używany w czasie liturgii. Po raz pierwszy głos szofaru usłyszano w czasie teofanii na górze Synaj. Szofar był w Izraelu używany do obwieszczenia nadejścia szabatu i świąt oraz w czasie trwania liturgii świątynnej. Był używany do zwołania ludu na wojnę, ale też do obwieszczenia roku jubileuszowego i wolności w całej ziemi. Dlatego głos szofaru zapowiada przyjście Mesjasza, głos trąby zapowie nam powtórne nadejście Jezusa, tak zwaną paruzję. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy, że Syn Człowieczy pośle swoich aniołów z trąbą, aby zgromadzili Jego wybranych z czterech stron świata. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od krańca do krańca nieba. Święty Paweł mówi o tym Koryntianom i Tesaloniczanom. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Warto więc zapoznać się z brzmieniem trąby apokaliptycznej, aby nie mylić go z czym innym i nie spóźnić się na sąd ostateczny. Oto demonstracja. Szofar to jest róg barani. To jest instrument liturgiczny, który zapowiada pojawienie się Boga. Wydaje dźwięk przeciągły i bez ozdobników. Jest to dźwięk pierwotny. Tak to brzmi. Przed sądem ostatecznym zabrzmi siedem trąb. Wszystko zostało opisane przez świętego Jana. Warto tutaj kliknąć.